tam ponownie tego samego dnia, że tak powiem, słuchajcie. Kolejny prezencik, który otrzymałem. Pamiętacie, jak się moja frezareczka rozsypała tutaj? No to dostałem dzisiaj nową, identyczną. Też Wellman. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Chociaż nie wiem, kto to zamówił, bo przyszło ze sklepu i przyszedł taki komplet wkrętaków. Słuchajcie, i z tego, co tu zauważyłem, to te dwa wkrętaki mi bardzo, bardzo podejdą. Ten jest taki środkowy wymiar, który praktycznie miałem wcześniej. I ten płaski też jest taki względny. Reszty jeszcze nie wyciągałem i nie otwierałem, ale są bardzo duże, no. Rzadko kiedy przy elektronice takich duże są potrzebne, no. Czasami, ale to już naprawdę sporadycznie. Także wielkie dzięki za frezarkę i za te wkrętaczki. Co poza tym, słuchajcie, jest już czasza, praktycznie jest. Ta czasza jest jeszcze na pewnym dachu i jest w pewnej odległości ode mnie, ale jest zaoferowanie, po prostu oddanie mi tej czaszy, w tym, że transport tej czaszy to będzie z, Boże, już nie pamiętam, ze Śląskiego, tam gdzieś z tamtego rejonu, zresztą zaraz wam pokażę fotkę, właśnie teraz. O ile ją znajdę. No dobra, jest. Słuchajcie, ta czasza, to co mówiłem, że będziemy się wyłamywać na satelity, to właśnie za pomocą tej czaszy. W tym, że będę potrzebował troszeczkę jeszcze waszej pomocy. Chodzi o transport tej czaszy aż do mnie, do Podlaskiego, nie? Już w obrębie Podlaskiego dojadę, w obrębie warmińsko-mazurskiego też mogę po nią podjechać we wskazane miejsce. No, ale to jeszcze będziemy po prostu, ja wszystkie info mogę podać na maila, nie? I bo jeszcze będę w kontakcie z tym właścicielem tej czaszy, który chce ją mi po prostu oddać. To jest ciężki sprzęt, gdzieś około 35 kilo, plus jeszcze te wszystkie tamte, bodajże chyba mocowanie jeszcze do niej. No i ona ma 1,20 m, trzeba mieć szerokość przynajmniej bagażnika, nie? Żeby ona weszła. No to, czyli jednym słowem, przyczepka to tak za dużo powiedziane, ale kombi to by musiał być, żeby go ją dowieść. No i będę po prostu poszukiwał osoby, która to po prostu taniej zrobi niż kurier. No kurier sobie troszeczkę krzyknął, a tu może ktoś z was to ogląda i przy okazji będzie jechał. Także zapytania na maila, ale to nie o tym dzisiejszy odcinek, słuchajcie. Bo dzisiaj mam troszeczkę na stole takich tranzystorków WC. I tutaj nawet przed chwilą był telefon, co dzisiaj takiego robiłem. Ja mówię, no trochę wylutowałem tranzystorków. No bo taka prawda, słuchajcie, nie mam czasu ostatnio. Szlifierka piękna, taką samą używałem. Tylko fakt, że teraz już robią ten inny rodzaj plastiku. Nie wiadomo, jak on długo potrzyma, bo wygląda jak z drukarki 3D. Ale taką samo używałem, słuchajcie, przez 11 lat. Zaraz wam pokażę tą moją starą. O, już zacząłem tutaj sobie się motać z tym. Ta moja stara. Moja stara. Ja tutaj sobie zrobiłem gniazdko, żeby przełączać lewe, prawe obroty, tam takie pierdółki, tutaj ta głowica mi się, silnik mi się rozsypał, ja już drugi silnik zaadaptowałem, niestety ta stara głowica już była tutaj tak rozklekotana, o tu w tym miejscu, że musiałem tutaj nawiercić na grubszą ośkę, no i zastosowałem taki większy silnik, nie? I wiecie, co wam powiem? To może się przyda do frezowania, jako wrzeciono mi w tej chwili. Trochę bicie tutaj jeszcze ma, ale to tu ma bicie, słuchajcie, ale wiertło idzie prosto. Poza tym z każdej chwili można tą tulejkę zmienić. Na inną. Tutaj jeszcze też doszedł kolejny komplet tulejek, także mam już trochę tych tulejek w zapasie, chociaż używam tylko jednej. Tej najmniejszej, która tutaj była. Szczerze mogę ją polecić, tylko nie wiem, jak tutaj ten przełącznik też mi taki się nie widzi. Pewnie trzeba będzie, ale tutaj jeszcze jest ten mój stary. Ten
całkiem inne plastiki teraz robią, niż kiedyś robili. No kiedyś ten plastik to było można depać, tak jak ABS. A teraz jakieś takie, nie wiem, te tworzyło takie, no China, no taka, no nie wiem, czy to jest tak samo nawet zdeformowane, czy to matryce też zmienili. Nie, tak samo. Czyli jednym słowem wtryskarka ta sama była, ale tworzywo jest inne. No to może się wyrobi ze względem czasu, nie? Także możemy sobie je tutaj podłączyć i miałem taki kawałek wtyczki z akumulatora. O, no bicie ma, ale to bicie to prawdopodobnie wierch, bo ma nie głowica, nie? Ale będzie czym wiercić, słuchajcie, PCB. Dobra, dzięki wielkie. No i teraz tak, tranzystorki WC. Dzisiaj sobie zacząłem tutaj, że tak powiem, sobie mierzyć, oglądać noty katalogowe, MRF-y. Tutaj mam takie dwa MRF-y, słuchajcie. W sumie to jest MRF 227. No i trochę mi on się nie zgadza z wyprowadzeniem tych końcówek. W nocie katalogowej, tak jak teraz widzicie, jest na tej zasadzie, że mamy tak kolektor na obudowie. Pierwszy emiter, środkowy baza, trzeci kolektor. Tak samo mamy i w tym tranzystorku. To jest MRF 327, ten jest 227. Oba mają 8 W mocy strat, czyli nie mylić tego z mocy, bo to jest poziom WC. Nie patrzcie na to zgniecenie, bo on tutaj działa, jest w pełni sprawny, tylko ja go po prostu tak topornie musiałem wyciągnąć z płytki, z Motorola. Mam jeszcze tego, także to nie gra roli, on jest tu na sztywno, tutaj jest wlutowany, słuchajcie, w radiator i ten radiator musi być do niego, nie? Oba mają 8 W mocy strat, w tym, że ten tranzystorek 227, zasilanie oba też mają 12,5 V. I tam, to wiecie, te 12 V dla jednego jest 12, dla drugiego 14, to nie ma różnicy, bo w samochodzie na przykład mamy 14,4 czasami, a jak jeszcze dobrze świrujemy tam z prostownikiem jakimś, to i 15 potrafimy mieć w samochodzie. 12,5 V mają mieć zasilanie. Ten ma mocy wyjściowej na kolektorze 3 W, a ten ma mocy wyjściowej na kolektorze 4 W. Częstotliwość MRF 237, częstotliwość znamionowa pracy, przy którym był pomiar robiony, 175 MHz. MRF 227, częstotliwość pracy znamionowa 225 MHz. I teraz tak, wzmocnienie tego 4-watowego jest pięciokrotne, czyli HEV. Mamy pięciokrotny HEV, czyli mamy pięciokrotne wzmocnienie. A 227 MRF-a mamy 20-krotne wzmocnienie. Czyli jeśli zastosujemy dwa, tego możemy troszeczkę przesterować nawet tym, bo to są jako, mogą być używane jako drivery, mogą być używane jako stopnie mocy. Z tym akurat nie ma problemu. Czy to one powinno podejść, tylko zależy, no i jeden po drugim jakbyśmy wysterowywali, no to tego troszeczkę szkoda jako driver do takiego, no bo tylko jednym watem się mocą różnią. I problem za chwileczkę. Jaki jest problem? Z wyprowadzeniem tych końcówek jest problem z pomiarem, słuchajcie. Co innego mówi nota katalogowa, co innego pokazuje mi ten miernik, co innego mi pokazuje ten zwykły miernik. Jeszcze sprawdźmy sobie to może na tym najlepszy pomiar to nie na tym, ale na tym na polskim tym Meteksie. Byśmy mogli zrobić. A mianowicie o co tu chodzi? Chodzi o to, tutaj jeszcze mam bardzo piękny tranzystorek, słuchajcie. O, i ten to jest 2N3137 mocy znamionowej
pracy znamionowej 0,6 wata wyjścia, ten, to jest taki mały 2N, 0,6 wata mocy, ale wzmocnienie jest 20-krotne, czyli dosyć duże. I częstotliwość graniczna tego tranzystora, już nie znamionowa, tylko graniczna, jest 700 MHz. Czyli nawet 750, zaraz zobaczymy w notę katalogowo, to wam powiem. A właśnie mam otwartą. 200 MHz jest znamionowa, 250 MHz jest znamionowa, graniczna jest 750 MHz. Czyli ten tranzystor 2N3137 będzie idealnym tranzystorem na preamp, na driver tego MRF-a 237. 0,6 W razy 5 to mamy 3 W. No, 3 z kawałkiem możemy wycisnąć, czyli jednym słowem ten tranzystor ma 4 W wyjścia. Powinien dać się wysterować z tego 2N. No, oczywiście ten 227 na pewno się da w zupełności wysterować z tego. One mają identyczne wzmocnienie i słuchajcie, i to może być tylko, ja ciągle mówię o końcówce w klasie C do FM-u. No, na tych częstotliwościach rzadko kiedy się używa, no krótkofalowcy używają zawsze AM, SSB, wtedy robimy full w podwójnie i mamy podwójny wzmacniacz. Chodzi mi do nadajnika FM. Tutaj sobie jeszcze wygrzebałem jakichś starych katetyk ruskich tranzystorów. O, to jest ciekawy tranzystor, słuchajcie. Szczerze? 4 takie tranzystory, on ma 80 W mocy, ale częstotliwość graniczna częstotliwość, nie mylić z częstotliwością jego pracy, to jest 30 MHz, czyli na 3,5 MHz 80 W mocy powinien dać podwójnie, bo robimy do liniowej pracy, musimy 2 takie tranzystory dać, no to około 100 W z dwóch powinniśmy wycisnąć. On ma czwartą nóżkę, to jest jego dioda, która jest do emitera złączona, to jest czujnik temperatury. Na dwóch już go też sobie tutaj nóżki podlutowywałem, żeby tutaj go sobie pomierzyć w tym mierniczku, w tym próbniku T5 tester. No i co wam jeszcze powiem, słuchajcie, no jest kłopot, mam, zobaczcie. Nota katalogowa mówi tak: kolektor na obudowie, baza na środku, emiter pierwszy z brzegu. Wkładamy go w tester, pierwszy z brzegu. To jest MRF 227. O, w ogóle nic nie pokazał, bo tutaj rozklekotano, mam gniazdo. Nie mam takiego gniazdka. Moment, muszę tutaj wcelować. Tak, żeby nie przedobrzyć. Czy jedna nóżka nie łączy? Dobra, patrzcie co pokazał. Jedynka kolektor, baza, dwójka, trójka, emiter. A włożyłem tak, emiter, baza, kolektor. A teraz zróbmy w ten sposób, że ja tutaj sobie już mam takie druciki. Muszę zrobić sobie podstawkę tu nową. No. Mam takie druciki, kawałek cyny, podlutujmy pod tego, jedynka zrobimy emiter, o tak, o, niebieski będzie jedynka, podlutujmy sobie pod tego, bo mam krótkie wyprowadzenia, bo już on to wyrób jest, aha, jeszcze musimy poczekać trochę, bo, a, jeszcze zimno, no dobra, poczekamy sobie trochę, za chwilkę się spotkamy. OK, podlutujmy sobie te nóżki, czyli tak, niebieski to miał być emiter. OK, brązowy dwójka będzie baza. Trójka będzie kolektor.
No dobra. I teraz tak, jedynka niebieski, tak? Czyli emiter ma być. Okej, wkładamy sobie i patrzymy, co pokazał miernik. I słuchajcie. I jak widzicie, na MRF pokazało dobrze. Jedynka, emiter, baza, dwójka, kolektor, trójka. MRF 237. Wzmocnienie. Teraz sprawdzimy, co jest to na za wzmocnienie. HFS 134. Coś tu nie halo, ten miernik mi też może pokazywać. Ale to nic. A może... Nie, dobrze. HFS 134, wzmocnienie 5 razy. No dobra. I teraz wstawiam ten tranzystorek w ten sposób. Jedynka, dwójka, trójka. Czyli tu mamy MRF 227. W ten sposób. Jedynka ma być emiter. Tak jak nota katalogowa mówi. O właśnie. I robimy pomiar, test. Zawsze jest kłopot z tym. I słuchajcie. Pokazał tak, jedynka emiter. Normalnie pokazał, nie? Tak jak ma być. Jedynka emiter, baza, dwójka, kolektor, trójka. To co mu przed chwilą było? Kolektor trójka. No to dobrze, kolektor na obudowie. No i zmylił mnie ten miernik, ale numer. Dobra, jeszcze raz go zmierzmy. Jeszcze raz go tutaj wpasujmy. O. Ten sam tranzystor, słuchajcie, drugi raz. Diodę zaporowo. Kolektor jedynka. Dwójka. A włożony jest tak samo. Tak samo. Nie wiem. Tak jest właśnie z tranzystorami WC. Słuchajcie, ciężko jest dojść. Na przykład ten tranzystor ruski, to jest KT909A. Prawidłowo, według noty katalogowej, to tu ma kolektor, ten ścięty, tu ma bazę, a emiter ma na obudowie. Według pomiarem tym testerem, no to ma emiter tu ścięty, a kolektor ma na obudowie. I to nie jest tak, że tester pokaże wam idealnie. Niestety, tu jeszcze dużo brakuje. Kolejnym sposobem z pomiaru WC tranzystorka, to możemy sobie wybadać w ten sposób. Weźmy sobie ten tranzystorek i wybadajmy sobie, gdzie jest baza. No to baza jest na środku. Przeważnie to są NPN-y, te tranzystorki. Czyli tak, kolektor ma być na obudowie. Pokazuje mi miernik 885. I do emitera pokazuje 881. I teraz tak. Według tego, co mnie kiedyś uczyli fachowcy, to tam gdzie jest mniej, to tam jest kolektor przy NPN-ie. Przy PNP tranzystora, to tam gdzie jest więcej, to tam jest kolektor większa rezystancja, to jest kolektor przy PNP. Przy NPN kolektor ma mieć mniej. Dobra, mierzymy. Baza, kolektor według noty katalogowej 886. Baza, emiter 882. No zgłupiałem, słuchajcie. Słuchajcie, naprawdę zgłupiałem. Tak jak to ktoś kiedyś dobrze powiedział. Dobra, zmierzmy jeszcze tego MRF-a 300. Baza, emiter mierzymy. 876 mA. Baza, kolektor 876
baza emitter, jeszcze raz, 872. No i co wy na to, słuchajcie? Podpowiedzcie mi, jak wybadać kolektor i emiter w tranzystorach WC. Bo ja nie jestem pewien co do tego tranzystora MRF227, a chciałbym użyć, bo mam tego dwie sztuki i chciałbym go użyć do przedwzmacniacza dużej mocy tranzystorów już. Ewentualnie tego, ten to jest pewny, no. MRF237. 227, nie jestem pewien. 3-watowa końcówka mocy, może być. 4-watowa końcówka mocy. No dobra, odepnijmy te nóżki od tego MRF-a, co żeśmy tutaj przed chwileczką naludował. O. I patrzcie. Tranzystorek KT. Obojętnie, czy ten, czy ten. Najpierw zmierzymy go sobie miernikiem. Baza będzie z tej strony, nieścięta. Baza kolektor 756. Baza emiter 759. Zobaczcie, tu już jest normalnie. 755 ma baza kolektor, czyli tutaj mamy kolektor. A tu mamy mieć 758, mamy emiter, bo tu jest mniejszy niż tu. Ok, no to dobra, no to teraz sprawdźmy jedną rzecz. Jedynka, baza. Nie no, dwójka zrobimy, baza, żeby było na środku. Dwójka. Baza. Kolektor. Kolektor. Emiter, nie wiem czy mi się uda tutaj do tego przylutować zaraz, tylko weźmiemy sobie podkładkę, bo na filcu to tak nie za bardzo rozgrzewać. Dobra, może mi się uda tutaj łapnąć tak, aby miernik mi pokazał. Się uda albo się nie uda, słuchajcie, niby to złote, ale to rozgrzać to trzeba naprawdę mieć kolbę. Dobra, się przylutowało. Czyli jedno są tak, jedynka ma być emiter, dwójka baza, trójka kolektor. Nie wiem czy mi zwariował ten miernik, ale nie, no bo pokazuje mi inne tranzystory normalnie. Jedynka pokazał kolektor. Dwójka baza, trójka emiter. Gdzie jedynka to jest niebieski, jest podłączony do obudowy. Jeszcze raz. No jaja. Jedynka kolektor, dwójka baza, trójka emiter. No dobra. Tutaj jeszcze mam takie 15-watowe tranzystory do 250 MHz, ale to są już tranzystory takie bardziej profesjonalne. To jest 2SC3007. Słuchajcie. Teraz nie wiem komu wierzyć. Dwójka kolektor, tak jak ma być, no bo do blachy idzie środkowa nóżka. Baza jedynka, emiter trójka. No dobra, przełóżmy go w drugą stronę, wiemy na 100%, że kolektor jest na środku, nie? Kolektor dwójka, baza jest trójka, czyli po tej stronie, jedynka, dwójka, trójka. Baza jest trójka. Czyli jednym słowem, tu mamy bazę. Zmierzmy go mierniczkiem. Kolektor tu, baza tu.
804. Baza emiter 800. Na odwrót mi to pokazuje ten przynajmniej miliampery, nie? Dobra, weźmy jeszcze ten. Zobaczmy, co ten pokaże. O, ten w ogóle 620 pokazuje baza kolektor, baza emiter, to samo. Ten nic ciekawego nie pokazuje. 621, 621, to ten prawdopodobnie najlepiej pokazuje. No ale co do tych MRF-ów, bo te to nie za bardzo mnie tutaj interesują na razie, na dzień dzisiejszy. Aha, sprawdźmy jeszcze, słuchajcie, tu mamy takiego BF, no to jest czteronóżkowy, ale trzecia to jest obudowa, czyli ma być tak, emiter, baza, kolektor, emiter wkładamy do jedynki, baza na środku, dwójka, no i zobaczcie. I teraz normalnie pokazuje jedynka, emiter, baza, kolektor. Wszystkie inne tranzystory MC, o zobaczcie, driver od, to jest C2053, to jest od jakiejś bodajże ONWY, od CB Radia, driver. Od jakiegoś Midlanda może być ten driver, no dobra, kolektor ma być po lewej. Na środku. Jedynka, baza, czyli się zgadza. Baza, emiter. Tu jest dobrze. Znacie? Macie jakiś sposób na wybadanie, gdzie jest kolektor, gdzie jest emiter? Bo często, gęsto, słuchajcie, zdarza się tak, że tranzystory Motorola całkiem inaczej w nocie katalogowej jest napisane, niż one mają w rzeczywistości. Poprostujmy te nóżki, zanim one jeszcze tutaj są. O. I załóżmy przekładkę. Bo tutaj przekładka jest koniecznością, żeby odprowadzić kolektor. No to musi mieć kolektor. Jeśli kolektor jest na obudowie, to musi być przekładka, bo robimy przerwę od masy płytki, od PCB i to jest też pojemność tego tranzystora. Pamiętajmy, że one mają pojemności 5 pico. Akurat ten ma 5. O ten. Ten ma. Nie, ten 227. Zresztą zaraz w nocie katalogowej będziemy widzieć. 227. Tak, 227 ma 5 pico na bazie tylko pojemności, a ten ma 15 pico pojemności. 337. Słuchajcie, podpowiedzcie. Bo nota katalogowa mówi tak, jedynka emiter, baza na środku, kolektor na obudowie, trójka. Miernik pokazuje emiter, kolektor odwrotnie. Ohmomierz, voltomierz, ten miliamperomierz na diodzie, też pokazuje na odwrót, jak w rzeczywistości tranzystory MC mają. Dobra, weźmy jeszcze końcówkę, to jest C. 1969, to jest akurat końcówka od CB Radia. Zaraz ja sobie tutaj tylko poprostujmy te nóżki, żeby weszło w miernik, już tak jest rozwalony. Taką podstawkę bym z chęcią gdzieś kupił, bym musiał zamówić. Jedynka baza ma być, dwójka kolektor, trójka emiter, no wszystko się zgadza, jeszcze nawet diodę ma zapalone. Jeszcze raz. Jedynka baza, tak, kolektor emiter. Baza, kolektor emiter, tak, jak jest złożone. Jeszcze raz tego MRF-a, bo nie wierzę. Emiter, baza, kolektor. Emiter jest z tym tu. Tam, gdzie jest tam ta wypustka na obudowie. O, ten dzyndzelek. Ten dzyndzelek, mamy emiter, czyli wkładamy go w ten sposób w miernik, czyli jedynka ma być emiter.
Raz tak pokazał, raz tak pokazał. Zobaczymy, czy teraz cokolwiek pokażę. Nie łączą nóżki. Nie, no kurde, źle włożyłem. O, w ogóle cyrk. Kolektor jedynka, ma być emiter, nie? Jeszcze raz. Kolektor jedynka. Przekręćmy może z drugiej strony. Może tam tylko nie łączę te nóżki. Dobra, dla pewności. Po raz kolejny. Może faktycznie te nóżki coś tutaj na tej zwarcia robią. Ale wątpię. O no, no tak, na styropianie się odlutuje. Dobra, tego odlutujmy. Okej. Okay. Emiter niebieski, jedynka. Baza, kolektor trójka, baza dwójka. No i wkładamy tak, jedynka niebieski. I sprawdzamy, co się dzieje. A, dwójka nie łączy, kurde. Ale się rozklekotało. No nie. Dobra, mierzymy. Jedynka kolektor, a ma być emiter. Dwójka. Dla pewności. No cyrk. Nie no, tak jest. Powiedzcie w opisie tego filmu, jak wy sprawdzacie emiter kolektor. Na pewno są sposoby, jak to się podłączy w układ, nie? Ale czy jakimiś takimi domowymi miernikami, czy czymś da się to wymierzyć, czy nie? Jeszcze czekajcie. Aha, jeszcze jest możliwość włożenia w miernik analogowy, tak jak się wkłada tranzystory. Dobra, dla pewności. Emiter to jest ten z wypustką. Emiter, baza, kolektor. Czyli te trzy. Raz, dwa. Czego on mi tutaj wszedł? No, zaraz go kurde jeszcze wezmę po łami niechcący i będzie. Dobra, wejdzie. Emiter, baza, kolektor, NPN. Nie wiem, czy mi to będzie łączyć, czy nie. Może będzie. No i dobra, i pomiar, gdzie jest HEV? Tu. 0. Słuchajcie, 0. No, siedzi dobrze. Dobra, nie będę męczył tego tranzystora, bo potem naprawdę kurde jeszcze nie wezmę. A trochę byłoby szkoda, bo sprawdziłem na eBayu. 17, tak? $17. To może pewnie taniej by wyszło, gdzieś to zamówić. No dobra, to by było na tyle. No podpowiedzcie mi, jak to jest z tymi właśnie
wybadaniem tego emitera Polktora. No jak nie, to złożę jakiś miernik na... Kiedyś pamiętam, miałem taki fajny tester tranzystorów. Bodajże on był chyba na 3 czy na 4 tranzystorach. Mierzył, pokazywał, że jest sprawny tranzystor dopiero wtedy. Tam było diutki, chyba bodajże 2 diutki. Wtedy, kiedy on był dobrze podłączony do końcówek. Kolektor, baza, emiter. I wtedy było na 100% pewne, wiadomo, nie? No bo on puszczał sygnał na bazę i mierzył, co wychodzi na kolektorze, co na emiterze, czy to NPN, czy to PNP. I się zapalała albo PNP, albo NPN, nie? Jeśli sprawna. No, na tej zasadzie taki był mały tester kiedyś, bodajże, o Jezu, jakiś, no nie, 24 proste układy dla elektronika, czy coś takiego, pamiętam, miałem robiony taki tester. No trochę dzisiaj tutaj się pobawiłem, bo tutaj sobie chcę zobaczyć, co te tranzystory potrafią. Może zrobimy jakiś bardzo fajny, mały, o, nadajnik. Na pewno ten tranzystor na pewno fajnie dużo potrafi, to jest... Ten właśnie 2SC3807 to jest 15 W końcówka mocy, słuchajcie. Ją trzeba przylutować do blachy miedzianej. Ja ją używałem kiedyś jako driver, wiecie? O, te tranzystory jako drivery. Do 100W końcówek robiłem. One były wlutowane w miedzianą blachę. Te nie były akurat, te egzemplarze. Te były tylko chyba do testów. A tu jest, słuchajcie, to samo, tylko że źdźurko. 2SC3807. I to już jest gówno. I się zdaje, słuchajcie, ten sam symbol. Wszystko jest to samo, to ten ma dziurkę, ale nie ma blachy do odprowadzenia ciepła. Czyli jednym słowem, nie nadaje się. Można kupić za 3 zł i za 30 zł. Także z tymi tranzystorami WC to jest, no, dużo do opowiadania, że tak powiem. Dobra. Coś jeszcze chciałem na zakończenie wam powiedzieć, ale chyba się powstrzymam, słuchajcie. Dzięki za obejrzenie kolejnego. No i za odpowiedzi też dzięki. Podpowiedzcie, jak to jest z tymi MRF-ami, bo nota katalogowa mówi, że i ten ma kolektor na obudowie, nie? I ten, i ten. I 300, 237 i 227. A mnie interesuje właśnie ten 227, bo to 3W końcówka, on by był, służył mi jako driver do końcówki 25W. I no, i to by było na tyle. Jednak nie mogłem się powstrzymać, bo oglądając dzisiaj internet, normalnie pioseneczka pasuje idealnie jako propozycja do hymnu, także z dedykacją kabaret potem przed wami. Mówi się, że prawdziwa sztuka obroni się sama, ale nie przede mną. Idzie sobie wiosna, słychać świergot ptaka, ładna to piosenka, tylko głupia taka. Już przyleciał bocian i w kałuży dłubie, mi to nie przeszkadza, dalej będzie głupiej. Już jest wiosna, już jest wiosna. Dłuższe dnie, dłuższe dnie. Kwiaty rosną, kwiaty rosną. Głupiej, nie? Rozmarzają rzeki, płynie krada morza, zwrotka nie najgorsza, tylko rymu nie ma. Drzewa mają pączki, w jajkach są pisklęta, przyroda jak zwrotka, niedorozwinięta. Już jest wiosna, już jest wiosna. Dłuższe dnie, dłuższe dnie. Kwiaty rosną, kwiaty rosną. Chłopie, nie?
Słońce raźniej świeci, dym się w polu snuje, zupełnie bez sensu, ale się rymuje. Budzi się przyroda, już zielono wszędzie, bać się nie ma czego, znowu refren będzie. Już jest wiosna, już jest wiosna. Dłuższe dnie, dłuższe dnie. Kwiaty rosną, kwiaty rosną. Nie? Wiosna jest po zimie, w myśl ludowych przysłów. Ja już nie mam zdrowia do tych idiotyzmów. Kończy się piosenka, śniegu nie ma prawie. Pisać głupie teksty nawet ja potrafię. Już jest wiosna.